ładna. No ma to, co trzeba. Lara Croft, cybernetyczna piękność, od 4 lat jest obiektem westchnień komputerowych entuzjastów, którzy godzinami ślęczą nad grą Tomb Raiders o poszukiwaczach przygód buszujących w tajemniczych grobowcach. Komputerowa Lara jest nie tylko superodważna i bez najmniejszego uszczerbku wychodzi z każdej potyczki. Jest przede wszystkim sexy. Ma idealną figurę, wydatny biust i długie włosy. To pierwsza w historii wirtualna postać, która doczekała się swojej żywej kopii. Tak reagują jej fani na całym świecie. Kilka dni temu rzeczywista Lara przyjechała do Polski na promocję najnowszej wersji gry. O tym, że wirtualną Larę powinna reklamować żywa postać, producenci gry pomyśleli ponad rok temu. Ogłoszono nabór. Zgłosiło się około 50 dziewcząt z całego świata. Wygrała 24-letnia Angielka Nell McAndrew. Jej kariera nie trwała jednak długo. Zaczęła pozować nago do zdjęć, więc producenci zerwali z nią kontrakt. Od maja nową Larą Croft jest 25-letnia Holenderka Lara Weller. To świetna praca. Ogromne przeżycie, ciągła obecność kamer i fanów. Poza tym dla mnie liczy się bycie w świecie rozrywki. To, ile pieniędzy zarabia prawdziwa Lara za bycie Larą Croft, jest tajemnicą. Ale na pewno nie mało, skoro tylko w ciągu ostatnich 2 lat na całym świecie sprzedano 10 milionów egzemplarzy gry. O popularności Lary Croft, wirtualnej pani archeolog, świadczą też dziesiątki internetowych stron. Kochają się w niej wszyscy mężczyźni, bez względu na wiek. No zawodzista. Po prostu ma fajniejsze podstawy. Ten plastikowy biust. I takie różne rzeczy. Jest to taki nowoczesny typ kobiety XXI wieku, tak bym to powiedział. Tak powinna wyglądać dziewczyna, moim zdaniem. Jest szczupła, ma ładne włosy, ma ładną twarz. Jest świetnym wzorem dla kobiet i dla mężczyzn. Lara jest silna, jest niezależna, no i sexy. W Warszawie na spotkanie swojej ulubienicy przyszły tłumy fanów. Gwiazda spóźniła się prawie godzinę, ale opłacało się czekać. Jej autograf, nie mówiąc już o wspólnym zdjęciu, to najważniejsza pamiątka dla jej fanatyków. Na razie Lara Croft, czyli Lara Weller, będzie jeździć po Europie reklamując najnowsze wydanie gry. Producenci myślą już o filmowej wersji Tomb Raiders. Nie wiadomo, kto miałby zagrać główną rolę. Być może sama Lara Weller. O ile nie powtórzy błędu swojej poprzedniczki i nie zechce zarabiać kroci na powabie własnego ciała. Na razie Lara nie ma takiego zamiaru i ogranicza się tylko do pozdrowień. Hello, I'm Lara Croft and hello to all the viewers of the Zoom.